Jesteśmy na afrykańskim skupie. Z powodów praktycznych w Afryce nie patroszy się zwierzęcia w buszu. Po pierwsze, zanim dojedzie na miejsce, będzie już na nim pełno much. Po drugie, miejscowi wykorzystują z niego wszystko, wszystkie podroby. Także tutaj zwierzę jest sprawiane, następnie mięso i wszystko idzie do chłodni, gdzie dostaje swój numer i najlepsze kawałki kruszeją około 3 tygodni i najlepsze kawałki zostają do użycia dla myśliwych i mieszkańców hotelu. Wszystko następne jest sprzedawane. Tutaj za nami jest zestaw chłodni i tutaj w tym budynku tworzone są z afrykańskiej dziczyzny produkty i półprodukty, czyli mięso na gulasz i gotowy gulasz. Także nic się nie marnuje. Wszystko jest świetnie zorganizowane.